Proszę Państwa, Panie i Panowie, Silent Chill. Tutaj mamy dobrze, ale nie wiemy, gdzie ten Scott się udał. Gdzie sekundy w takim razie znaleźć? Henry fears Scott, he'll run from him and hide. Dobra, czyli po drugiej stronie niż godzina w takim wypadku. Okej, i teraz muszę sobie przypomnieć, jak się szło tam na dół. To będzie na następnej mapie. S na drzwiach, tak, tylko jak tam się schodziło? Jak tu zejść? Ja nie pamiętam. Nie no, tamtędy. Aha, dobra, tędy nie przejdę teraz. Tak, rzeczywiście oni mi zablokowali tutaj możliwość przejścia. Oho, tu coś jest nowego, nowa fotografia. How the time flies. Oh, how the time flies. 11. Zebrano, jak ten czas leci. Nie wiem, czy będę tego potrzebował na później. Możliwe. Jak tam broń? 10 naboi mam z... w magazynku i 18 nie w magazynku. Dobra. Let's go. No tak, tu się przechadzał na pewno piramidogłowy. Dobra, przeszliśmy tędy, fajnie. Czyli musimy... Tu nic się nie da zrobić, nie? Nie. Musimy przejść tędy. No widzę, że tędy szedł. Nie jest tu najprzyjemniej. No jest tu S na drzwiach. No i wchodzimy w mrok. I tu jest piramidogłowy. No i teraz pytanie, czy ja mam z nim walczyć, czy nie? Co on robi z tymi manekinozwłokami? Wygląda to jak wielki piec. No stoi tak, jakby miał z nim walczyć, nie? O kurwa, jak mi zajebał! On jest szybszy teraz. O kurwa, nie mam amunicji już. Fuck! Złapał mnie, to koniec. Nie, to nie koniec. O kurwa! Złapał mnie znowu! Okej, udało się, przeżyłem to, kurwa. I zawyły syreny i wezwali go. Mam jeden nabój, nie? Został mi. Tam to było w takiej mniejszej przestrzeni, nie? Z nim walczyliśmy, a może mi się wydaje. Z
syreny go wezwały, to dobrze, no przynajmniej nie będę się musiał nim zajmować teraz. Natomiast nie podoba mi się to, że z kurwa 30 chyba naboi nic mi nie zostało. Pewnie go dało się załatwić inaczej. Też dwie strzykawki zużyłem. Dobra, syreny przestały wyć. I wyszliśmy, jesteśmy w miasteczku. Wyszliśmy z piekła. Jest ulga, nie? Powiem wam. Zdecydowanie jest ulga. Dobra, aż 4 naboje. Wrócimy jeszcze do tego, spokojnie. Tak się wkurwiłem, że musiałem wybić okno tutaj. Tutaj też. O, ale tu coś jest. A! Tutaj dobrze, że wybiłem naboje. Twój okno. Dobra, jak to wygląda według mapy? Mhm. Park Rosewater. To jest dobry pomysł, żebym poszedł do parku? Pewnie, że tak. O. A, tu ta dziewczynka jest, okej. Czegóż ta dziewczynka chce? Znaczy, w sensie... Teraz nam nie powie, ale po prostu siedzi tutaj. Na murku. Ktoś chujowo lwa albo kota narysował. Hey. It was you, wasn't it? You're the one who stepped on my hand. Maybe I did. Mała rozpuszczona. What's a little girl like you doing here anyway? Gnojara. No. What's a big dum-dum like you doing here? Big dum-dum. Hey. That's not very nice. Didn't your parents teach you any manners? What you got there? None of your business. You didn't love Mary anyway. What? Hey, wait! How do you know her name? Skądś wie. A co jest po drugiej stronie? Że ona tam poszła. Baldwin Mansion. Tam są Baldwinowie mieszkają. To Alec Baldwin, Hailey Baldwin, Justin Bieber. No oni tam po prostu są, nie? Tylko że oni zostali, z tego co pamiętam, zbombardowani w South Parku. Cała rodzina Baldwinów. W filmie South Park Bigger, Longer, Uncut. No i dobra, weszliśmy do parku. I teoretycznie człowiek by sobie pomyślał, fajnie park, nie? No ale pewnie to jest... Znaczy, z tego co pamiętam, ten park jest jakimś jebanym labiryntem, nie? Chociaż może nie takim jak w Rezydencie. O, jest strzykawka. Przynajmniej tyle dobrze, że James może, kurwa, strzykawkę znaleźć w parku. Był taki film nawet. Park strzykawek chyba, czy coś takiego? Nie wiem, czy Gary Oldman tam nie grał. No, był w każdym razie film tego typu. Ktoś tu zostawił kapelutek i gazetę. Pete's Bowl-O-Rama, Family Weekends, Neely's, Girls' Night Every Weekend, Jackson. Witamy w Silent Hill, cichej miejscowości wypoczynkowej nad jeziorem. Cieszymy się, że nas odwiedzasz. Nie ma lepszego miejsca na ucieczkę od zabieganego życia i zasłużony odpoczynek. Szeregi urokliwych, rustykalnych domków podkreślają cudowny górski krajobraz, a gdy dzień przechodzi w zmierzch, powierzchnia jeziora Toluca. A wiecie, co ja bym zobaczył? Chętnie, w sumie? Ja bym zobaczył, jak Silent Hill wyglądałoby w takim... idylliczny sposób, gdyby było naprawdę taką miejscówką, do której się jeździ, jakby to wyglądało, żeby się przejść po takim miasteczku, wiecie, tak jak w Alan Wake, nie, się przechodziliśmy po tej ładniejszej części miasteczka, nie, znaczy po tej niespowitej w mroku i w kurwa smutku. No dobra, Rosewater Park. Ale co tu jest napisane? Patrick Chester, syn Edwarda, walczył i zginął za ludzi, za wolność i za naszą przyszłość. Żyje wiecznie w naszej pamięci. No to fajnie. Patrick Chester Bennington. Rosewater Park. Tam jest jezioro. Toluca Lake. Ale nic z tym nie zrobimy, prawda? Tu mamy co?
Nie wiemy w sumie. Molo. Na molo się kaczki pierdo... Okej, no to nie jest Mary. Czy tam Maria? Mary? To jest jakaś alternatywka. A ktoś się sprół, widziałem do tego, no, że ten model postaci im nie pasuje, nie? Not. Że uważają, że Silent Hill zjebało. W sensie, że ci zjebało. Oj, wchodzi ta muzyka, nie? Tak mi... Ta muzyka nie pasuje do Silenta, znaczy... Ona mi się już kojarzy totalnie. No bo to jest Maria. Maria. To jest wersja sukubistyczna jego żony. Nie dotykaj mnie! I don't want to be touched by a woman! Filthy woman! I need to find Mary. Didn't you say she died? Oh. Yeah. 3 years ago. It's just... I got a letter from her. A letter? I know how it sounds. I'm not... I don't... Hey. It's okay. So, what did the letter say? No, żebym tu przyjechał. To było w liście. Wykurwiście. She said she was waiting for me. In our special place. And this is your special place? And that's it? That's it? Yeah, pretty much. Anyway, I haven't seen her. Is this your only special place? No chyba parę masz takich special places, co? Aja. Aja. I don't know anymore. There was something. I can't quite. Hey. Hey what? I think I might know. I mean, there's this one place. Jakie kurwa kręgielnia? No tak, teraz w dwójkę będziemy tu chodzić. Ależ ona flirtuje z nim, kurwa. Wszetecznica. Nie dotykaj mnie. Easy there to... I'm just messing with you. To może nie me... Do not mess with me. It's this way. You're coming with me? You come with me? Can't you just tell me where it is? Wait. You're just gonna leave me here? No sama tutaj przylazłaś, to czemu miałbym cię nie zostawiać? Alone? With all these monsters around? No, I just... Is it because I remind you of her? You loved her, didn't you? No, chyba kurwa tak, nie? Didn't you? All right, just... Come on. So it's okay? Ta. Yeah. Okay, yeah. Mam takie lampki na zewnątrz tutaj, bo one były do tej ścianki przyczepiane, na której nagrywaliśmy papiery rozwodowe kiedyś, przez chyba parę sezonów. No teraz one są na tarasie, no ta ścianka już jest zgniła tak naprawdę. Natomiast, no idziemy. Natomiast tam są takie lampki i z racji padającego deszczu w nich jest mnóstwo wody. Oczywiście one nie są absolutnie podłączone do prądu, no tutaj... Pamiętajcie, jeżeli macie coś takiego na balkonie, jest podłączone do prądu, jest tam mnóstwo wody, to może być kurwa ciężko. Kupujcie 67, których zabrała choroba i którzy śpią na dnie jeziora. Okej. Okay. Hot chocolate, $1.50. Kids hot chocolate, $1. Czyli co, mniejsza po prostu? Kurwa, kids właśnie większe chyba biorą.
Tak, zaraz tam pójdziemy, ale najpierw tickets. Tutaj nic, tu nie przejdziemy, bo oczywiście on tego nie przeskoczy, bo jest za dużym kurwa cieniasem. No fajnie, through here where? A tak, jest ten park pokazany, że właściwie... This place we're going to, what is it exactly? It used to be kind of a special place for young couples in these parts. So far from home, 14. 14 zdjęcie. Ale szczęście, nie, że ktoś tu zostawia te kurwa amunicje. Słuchajcie, ja wiem, że to jest oldschoolowy sznyt, ale mnie to... Trochę już wkurwia w grach. Kto to? Zwykła kobieta zabita bez przyczyny przez prawych przywodnych obywateli. Ofiara prześladowania ze strony chrześcijan, Jennifer Carroll była osobą dumną, czy ją nigdy nie zapomniał o tym, co się stało. What do you mean? Jennifer Carroll. Co została zabita jak czarownica jakaś? To o to chodzi? Restroom. Oh, we can go to the restroom. Ona się nie dziwi, ta Maria, że on wyciąga z kibla jakieś butelki. Nie no, chodźmy do kibla, kurwa, w ogóle. Maria, you gotta see her. No, no go. Ale przejdźmy cały ten parczek, bo jestem ciekaw. Oho, pomnik matki z dzieckiem, matka bez głowy. Wymowne, nie da się ukryć. Me, she. What? I know, I just... Me, love, she. Sorry, I'm just a bit preoccupied. Preoccupied. It's fine. You know, if there's anything you want to talk about, anything at all. No. Nie chcę o niczym rozmawiać. Let's just keep moving. Keep moving. No tu się nic nie dzieje. Rosewater Park. Park różanej wody. Visitor info. Nie. Nigdzie nie wejdziemy. No i przeszliśmy ten park. Musimy przejść przez motel jeszcze jakiś, ja pierdolę. Czekajcie, a co tu jest? To jest ten parking. Przejdziemy się tu, kurwa. Bo chcę zobaczyć, czy są tu jakieś... Fajne. Nie zrozumiesz. Tu nie ma przejścia. Kurwa, no chciałbym... Oho. Aha. Czyli tu będę na pewno musiał pójść w którymś momencie i użyć tego lewarka, podnośnika. Teraz już cię to nie szokuje? Już wyjebane? Widzisz, na przykład... O, butelka tu była. Ale tatuś potrzebuje się napić. Naprawdę wystraszyłem cię czym, kurwa? No nic tu nie ma. Musimy rzeczywiście przejść przez motel, a ten motel jest... Ale nie, ten Jack's Inn, dobra. Mhm, tu jest dziura. No, tak, ale sobie dzięki temu zaznaczymy na mapie. To jest fajne, że ona się w ogóle tym nie przejmuje, nie? Że to jest dla niej takie... A, no tak. Jackson, a, bo to jest taki drive-in. Hey, wrong way. We already passed the motel. Pierdolisz. A ja chcę to sprawdzić. I co mi, kurwa, zrobisz? I could really use a war, James. Nie
No i dobra. No i po niebezpieczeństwie. Widziałaś, jaki jestem odważny? Widziałaś, jaki jestem zajebisty? Podziwiaj, kurwa, pana Jamesa. James? Your wife. What was she like? Or is... Sorry, I'm not... That's fine. Why do you ask? Just curious. Curious to kill the cat. Sure I want to talk about it. Oh, come on. You said we look alike. Please give me something. Well, she, She liked to play the piano. To jest kurwa rzecz, którą chcesz o niej opowiedzieć? Dobra, wracamy, nie chcę mi się aż tak daleko iść. Bo przeszliśmy trochę daleko. A potem się okaże, że niepotrzebnie. Znaczy już się chyba trochę okazało. Tak, jestem kurwa chodzącym chaosem. Rozpierdalam wszystko na mojej drodze. Widziały gały, co brały. Wiedziałaś, kim jestem. Wiedziałaś, z kim się związujesz, Maria. Widziałem tego Jackson. Dawaj książkę telefoniczną, żółtą Yellow Pages. Tu nie wejdę, tu nie wejdę, tu nie wejdę. Tego nie rozpierdolimy, ale widzę, że tam są drzwi uchylone. Z drugiej strony... In control, Araxium. Love, Death, Robots. O, safe. No ale za chuj, nie wiem jaki może być kod do safe'u zaraz. I don't need anything, I'm fixing the pipes at 107. No dobra, trzeba będzie się porozglądać tutaj. Fixing the pipes, fajnie. Do not disturb. Dobra, to potrzebujemy czegoś. No tak, no musimy kurwa... Nie wiem czy wiesz, ale jak będziesz chodziła ze mną, to będziemy musieli rozwiązywać zagadki. Cozy. This room. There's something wrong with it. I think we should leave. Ona jest chyba prostytutką, co? Dobra, wiesz co, chodź, położymy się. Dobra, prześpijmy się ze sobą. Jezus, właściwie w sumie czemu nie, kurwa, no. Zaraz znajdziemy te Mary i tak dalej, a na razie... A, bo dobra, no. Jednak nie, wiesz co? Jednak... Yeah. Tu jest chyba safe, nie? W ciekawym miejscu. Zwykle na ścianie jest, przez co... No, froze i co, kurwa? Froze like Madonna. Tu nie przejdziemy, ale wiesz co? Pokażę ci trik, patrz. Yep, again. Aha, co, nie przejdziesz przez to? Tu nic nie ma ciekawego. Why, thank you, good sir. No tak, jest ze mnie gentleman. Co ona robi? Przegląda ciuchy? I co, są tu jakieś ciuchy dla ciebie? No to wygląda jak kurwa twoje, nie? Totalnie. Ta różowa panterka. Spokojnie, już rozpierdalałem takie ściany, wiesz o co chodzi. Nie no, pewnie nie wiesz, ale... Wchodzę do takich... pomieszczeń, zabieram butelki. O. Ktoś zawsze ma amunicję schowaną gdzieś tutaj. No i proszę, 20 naboi. One
one less, three, one more, eight, three less, zero, one more. Dobra. Notatka ze skrzynki znalezieniem. No dobra, myślę, że to będzie dosyć... Hey, you think I'd look good in this one? Yeah. Nie można wybrać? Można. You can compliment her. Skomplementuj tandeciarę. A co, bierzesz to czy nie? To bierzesz, no to bierz i spierdalamy stąd. Dobrze, jak to było? Zerknijmy do notatek. One, one less, czyli 1-0. No, czekajcie, zapiszę sobie. Kurwa, tylko że mi się zaraz wyładuje. 1-0-3-4 1-0-3-4 8-5-0-1 1-0-3-4-8-5-0-1 1-0-3-4-1-0-3-4-8-5-0-1 What? A, to jest inne. One, one less. To by było 10, nie? One less, three, one more. 1-3-8-0 1-3-8-0 Spróbujmy. Dobra, to spróbujmy jeszcze inaczej. To na odwrót. 0-4-0-4-5-1 0-4-5-1 Tak jest! No widzę, że nic ci nie jest. Skąd to wylazło stąd? To czekaj, wejdziemy tutaj na chwilkę. Bo przecież tutaj. I to sobie weźmiemy. Mam już napoi leczniczych 2. No oczywiście, że ci kurwa uratowałem życie. A coś ty myślała? Yeah, I'm fucking glad. No tak, 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 tak. Ja wiem, że tam jest to, ale najpierw sobie odblokujmy tutaj bramkę. Bramka odblokowana. Proszę pani, hey. Proszę pana. Jej, hurray! Dokąd teraz? Po prostu wzdłuż tej drogi. Ona też jest fajna. Też kurwa powie, a wzdłuż drogi i tyle, nie? I niczego więcej. No dobra, kochani, to koniec na dzisiaj, bo dalej nie pójdziemy, a ja muszę kończyć, więc dziękuję, dziękuję, dziękuję. Do zobaczenia. Do następnego odcinka. Pa, pa.